Więc teraz my omawiamy taki temat. Cybernetyczna analiza polityki międzynarodowej. Cybernetyczna analiza polityki międzynarodowej. I w ramach tego działu, to jest taka cała część, mamy punkt, czy podtytuł cybernetyczna metoda określania udziałów państw w międzynarodowych procesach sterowniczych. No tu mogę powiedzieć, że jest bardzo wiele takich jednostronnych teorii dotyczących polityki międzynarodowej. Na przykład jedna z wersji tych jednostronnych teorii to ja nazywam to wszystko ruki KGB. Wszędzie co się dzieje, to wszystko ruki KGB. Ja tylko pytam, no jeżeli te ruki KGB tak wszędzie są, to dlaczego to prowadziły do rozpadu imperium i wymierania tego, co z imperium zostało, bo naród rosyjski wymiera w tej chwili. No a Niemcy się zjednoczyły. To znaczy, że chyba te ruki BND są mocniejsze niż ruki KGB. Do czasu, za jakiś czas też. No wszystko jest doczesne na tym świecie, oczywiście. Ale jeśli chodzi o ruki BND, to ja się tutaj zastanawiam, teraz jest rocznica, wczoraj, dzisiaj, klęski hitlerowskich Niemiec, III Rzeszy, i w niedzielę wieczorem był na dwójce film Drezno, zresztą bardzo dobrze zrobiony. Widziałem, tak. Gdzie były komiczne sprawy, ponieważ na przykład jak pokazywali tych Niemców, nawet po pierwsze większość ludzi miała słowiańskie rysy w tym rejonie Niemiec, aktorzy i statyści tak zrobili. To było życzenie. Druga rzecz. Oczywiście, no to przecież tereny zamieszkiwane. Chętnie dwa trzonka, wszystko słowiańskie. No tak, ale oni się uważali za Niemców. Tak, już wtedy tak. No i nawet takie rzeczy przetrwały, jak siedzieli Niemcy w kinie, także hitlerowcy w mundurach, zaczęli puszczać jakąś muzyczkę propagandową, zaczęli się tak kiwać. Tak jak nasi Ślązacy, a to są stare słowiańskie przyzwyczajenia, zgermanizowano ich językowo, zmieniono im nazwę, natomiast przyzwyczajenia słowiańskie zostały. Tak, bo Berlin jest też przecież też. Na terenach, a wczoraj powtarzano ten film Underdark. Ja się tak zastanawiam, czy przypadkiem te filmy nie mają na celu pokazania bardziej ludzkiej twarzy Niemców. No na pewno tak, no o to chodzi. Już poza tymi rzeczami, na które się złapali sami reżyserzy, nie mając pojęcia, że to są w ogóle jakieś słowiańskie przyzwyczajenia nawet reżyserzy. No nie, mam rację. Właściwie to powinniśmy wrócić do granicy na Łabie z Germanami. Bo no, na razie jest granica z Germanami przesunięta na Odrę. A powinniśmy wrócić tam, gdzie była pierwotna granica. Ale o wszystkim decyduje demografia. Jeżeli nie będziemy mieli więcej dzieci, to naród wymrze. Ale to nie tylko od ilości dzieci zależy, ale od jakości korelatów. No ale ilość przechodzi w jakość. Nie przechodzi. Jeżeli będą mieli zaprogramowani, będą na Germanów, to oni się staną Germanami. Ale tak jak z dużej ilości zawsze jakość prędzej jest wyparcia. Nie, mało, to trzeba go wybrać. Nie rozumiemy się. Będzie pan, nie, to tym gorzej. Im więcej będzie, to tym gorzej właśnie, bo będzie pan miał więcej przeciwników przeciwko sobie. Jeżeli w naszym społeczeństwie nie będzie... Nie mieszajmy dwóch spraw. No właśnie. Co innego jest socjomasa, a co innego jest socjoinformacja. Naród jest zjawiskiem ze sfery informacyjnej, ale jego bazą jest potencjał ludnościowy. I to jedno i drugie. A przyrost, to jest bez sensu mówić, czy to, bo to są dwa czynniki iloczynu, no to, a iloczyn jest przemienny. A przyrost w naszym kraju jest ostatni w Europie. Tak. Ostatni. Znaczy jest najmniejszy. Znaczy Unii Europejskiej, bo Albania ma. Ale jeszcze
Nie, przepraszam, co ja mówię, Albania. Zaraz. Jeszcze mają mniejszy. Ukraina, Litwa, te poradzieckie, Białoruś. W Unii Europejskiej mamy najniższy, tak. Ale coraz tak, jak będzie część naszego społeczeństwa przeprogramowana, to oni staną się wrogami wewnętrznymi. Także... To jest inna sprawa, to jest kwestia programowania informacyjnego. To nie sztuka spłodzić dzieci, tylko je wychować. No i drugie. Ale co po takiej ilości, jak oni są naszymi wrogami? Rozumie pan? Ale jakbyśmy zrobili w tej chwili jakiś referendum, to by się okazało, że większość tego społeczeństwa chce likwidacji tego państwa. Tak, to jest prawda. No właśnie oni są przeprogramowani. Co nam po tej ilości? Oni stają się naszymi wrogami w tej chwili. Damy. Panie docencie, część społeczeństwa staje się naszymi wrogami. Lepiej ich zlikwidować, bo to są wrogami. Tak oni są już przeprogramowani. Nie przesadzajmy, zawsze masa idzie za elitą. Jak nie ma elity... No my nie mamy. No to dlatego się musimy kształcić. I to ma co wędrować. Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty i dlatego się... Kształcimy, dopiero odpowiednio przygotowana elita może pociągnąć. Jakbyśmy zrobili uczciwe tutaj wybory w naszym kraju, referendum, takie czy chcemy przyłączenia do Niemiec, myślę, żebyśmy przegrali. To jest tylko kwestia odpowiedniej propagandy. Tylko po pierwsze trzeba propagandę umieć robić, bo nasi patrioci, ignoranci nawet tego porządnie nie potrafią robić. To jest pierwsza sprawa, to się trzeba nauczyć i mieć przewagę informacyjną nad otoczeniem. A do tego są potrzebne studia, to się nie bierze z księżyca. A druga sprawa, trzeba mieć dojście do społeczeństwa. A dojście do społeczeństwa w epoce rewolucji informacyjnej to przede wszystkim internet. I trzeba zakładać blogi, strony i do społeczeństwa dochodzić, a jak ktoś nie ma swojej, to niech się przynajmniej wpisuje w dyskusjach, które się toczą na innych stronach. W tej chwili już przypominam, że dałem takie zadanie zakładania blogu. A ktoś nie czuje się na siłach zrobić dobry blog, bo były takie blogi, co założyli i to w ogóle nie było tam wejść, bo to trzeba umieć robić. No i ci, którzy nie mają swoich blogów, to niech się wpisują w dyskusjach na cudzych blogach, bo jest bardzo dobry blog Andrzeja Rąbki, teraz nowy właśnie. Tam trzeba wchodzić i tam trzeba zabierać głos. Jest tam miejsce do tego, jak się nie ma swojego blogu. Druga sprawa, trzeba to propagować do znajomych przy pomocy internetu. To jest właśnie to programowanie społeczeństwa, które trzeba robić od początku. To są ćwiczenia. Bez tych ćwiczeń, to nawet jakby nam dali media te tradycyjne z telewizją na czele, to nie bardzo byśmy wiedzieli, co z tym faktem. Problem jest z tym propagowaniem właśnie. A to się trzeba ćwiczyć, poczynając od małych akcji właśnie w internecie. Duża część społeczeństwa jest tak zamknięta na informacje inne z zewnątrz, czy ze swoich środowisk, że w ogóle nie zaglądają na tego typu strony. A jeśli zaglądają, to od razu je krytykują w ogóle. Ja bardzo przepraszam, ale to jest rachunek bez gospodarza i rozpoznania. Na stronie Andrzeja Wronki ostatnio to, co mówię, od razu wejścia skoczyły. Ja to wszystko rozumiem, tylko to wchodzi określona grupa ludzi. No to w tej chwili natomiast jest problem z tą grupą ludzi, która nie ma wiedzy, która by głosowała inaczej. Do tamtych trzeba dotrzeć. Pocierajcie. I to jest problem. Natomiast jak się wchodzi na inne blogi, na inne strony, to jest wielki problem, bo tam nie odpowiedzi są selekcjonowane. Znajomy wysłał trzeba robić 10 swoje. Z jednej i 10 z drugiej. Trzeba robić swoje i wchodzić 10 na swoje. Przeciwnych, które były poprawne wpisane, a z tych, co niepoprawne, to tylko jedno czytam. A już nie mówię o tym, że jak też jest deklaracja.
Ja chciałem powiedzieć, że nie tylko ilość, ale jakość korelacji. Słuchajcie, dlatego trzeba robić swoje strony, blogi, a jak już ktoś zrobił, a pewna część seminarzystów zrobiło blogi, to chodzi. Jasne, tylko na te blogi, czy bronki, czy następny nasz, który powstanie, chodzi o określona grupa ludzi. A problem jest z tą grupą ludzi, która nie wchodzi do nas. Czy do innych, razie myślmy o tej niszy. No to jest antymarketingowe myślenie. Mamy swoją niszę, którą chcemy rynkową, którą chcemy zagospodarować. I zacznijmy od tej, a później będziemy myśleć o innych. Dla innych założymy specjalne bloki, gdzie koniecznie będzie szedł z odsyłaczami do Karola Marksa. No ja przecież tak PZPR zrobiłem. Jasne. Robiłem całe szkolenia z Marksa i Engelsa, a leciała tam nauka porównawcza o cywilizacja. Uprawdopodobnione, bo jest kapitalne dwie rzeczywiście rozprawy Marksa. Jedna kwestia żydowska, z której cenzura w PRL-u wycinała niektóre cytaty. Teraz to w ogóle nikt nawet nie próbuje tego dawać. I druga o biurokracji pruskiej, prawie jak konieczny. Więc ja dawałem najpierw te autentyczne z Marksa, a później i dalej, no jako występowałem w roli znawcy marksizmu. Ale to jest dalej, najpierw my dotrzejmy do tych, którzy chcą czytać. Jak się wrzuci dobry temat, tam u bronki jest wykres. I widać, jak jest dobry temat, od razu skacze w górę. Jak jest mniej interesujący, spada, teraz poszło w górę. No, ale trzeba iść tyraniera. To nie może być jedna pancerz-szpica, bo wtedy ogień artylerii informacyjnej, a w wojnie energetycznej. I zatrzymają pancerz-szpicę. Jak idzie tyraliera, to wszystkich nie zatrzymają. Z różnych portali się startuje. Część się przebije. Oczywiście, oczywiście. I to trzeba robić. To jest tak, jak tutaj słyszę takie narzekania. A, panie kapitanie, co my możemy zrobić? Tu czekają, strzelają, tu strzelają. Nie. Jak tylko wy chwili mi głowę, zaraz nas zabiją. No jak tak będziemy mówić? A wie pan, co na to robi dowódca na froncie? Jak z tym rozstrzelić? Wie pan, co robi dowódca na froncie na takie rzeczy? Nie, sam od razu ma uprawnienia. Za odmowę wykonania rozkazu, kula w łeb. Tak, i to przewiduje prawo wojenne. No my tu oczywiście prowadzimy walkę informacyjną i nikogo do niczego nie zmuszamy. Każdy jak chce to działa, jak nie chce to nie. Ale ja się sam na rozpoznanie zgłosiłem. Moje hasło jest rób to co chce. Jak mam sobie radzić? Istny osiak ze mnie. Zrób to co chce, ale jak nic nie robi, to nie narzekaj tam. Ty nie bym dodał do osiaka. Więc trzeba przede wszystkim przez internet. To jest jedyne medium, które nam zostało. Oczywiście tam wróg będzie psocił, będzie cenzurę stosował, ale wszystkich nie ocenzurują. Absolutnie. No już w tej chwili widzę, że próbują blokować ten najnowszy wpis Andrzeja Ronki o ministrze Kuczyńskim. No i o mnie przy okazji. O, prosimy. Bardzo. Dlatego cię próbowałem na to wejść, nie dało się. Jakiś tam błąd, nie mogłem wejść na to. No ja przyszedłem od razu. I wystąpił i koniec, nie mogłem. Ja to nie bez powodu powiedziałem. No i teraz znaczy nie wiem, z wejściem ani razu nie miałem kłopotów. Natomiast był problem, jest problem, że nie powinno to już być w linkach, jak się wrzuci. Albo Waldemar Kuczyński, to przy takiej ilości wejściach tam było wczoraj ponad 200 w ciągu doby, to już powinno być w linkach po wpisaniu w Google Waldemar Kuczyński, nie ma. Już powinno być w linkach, jak się wpisze Andrzej Wronka. No to jest, owszem, ale trzeba najpierw Andrzej Wronka, Wiara, Apologia Sekty i tam z lewej strony później kliknąć. No i jak się wrzuci moje imię i nazwisko, to też powinno wyskoczyć od razu to, a nie wyskakuje. Więc coś tam, no zobaczymy, może opóźnienie takie, ale ten mój wykład z Bolesławca, jak tylko wszedł, to już po 10 godzinach już w linkach się znalazł.
znalazł. Więc widzicie, no to tak różnie bywa, ale człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, ale trzeba strzelać, bo jak nie będziemy strzelać, to Pan Bóg nie będzie miał co nosić, a za nas strzelać nie będzie, bo to, no po to nam dał rozum i wolną wolę, żebyśmy z niej robili użytek. Nie trzeba mieć internet w domu, to jest podstawa. No, moi drodzy, to już, jak ktoś nie ma internetu, to jest tak, jak ktoś idzie na wojnę i mówi, a ja nie mam karabinu. No to do domu. Koniec. Na sobotę szło. No, my tu nikomu internetu nie zafundujemy. Bo my biedni, my jesteśmy właściwie zakon żebraczy, kaznodziejsko żebraczy. My już się nazywamy bracia informaci. My żadnych nie mamy funduszy, żadnego nic. Właściwie to jest czysto prywatna impreza, tak ja to nazywam piąty zakon, bo trzeci to jest jeszcze kanoniczny. Na wszelki wypadek, ponieważ nie wiem, czy nie istnieją jakieś kanoniczne czwarte zakony, to ja już nam dałem numer 5, to wiadomo, że nie kanoniczny zakon. Bracia informacji i siostry informatki. No i każdy może uczestniczyć w tym zakonie. No, reguła jest taka fides et ratio. No i trzeba dobro informacyjne świadczyć. Dobrze, więc teraz słuchajcie, mam pytanie, na czym skończyłem ostatnio? Na czym skończyłem? To dyktowałem, bo to jest dosyć taki bardzo sformalizowany tekst. Ja tu pewne elementy dyktuję. Produkt Simpson, który ma służyć do mierzenia mocy energii swobodnej. Aha, to. Produkt Simpson. To podyktowałem, tak? Używany w procesie sterowania. I ostatnie musi być sam eksportowany, tak? To na tym skończymy. Dokładnie. O co tutaj chodzi? Powstaje pytanie, czy istnieje jakiś taki produkt, symptom, który mógłby służyć do, no właśnie, do pomiaru. Odpowiednio przetworzony, opracowany, czy mógłby służyć do pomiaru tej części mocy swobodnej społeczeństwa, czy państwa jako systemu lub procesu autonomicznego, która może być używana do sterowania międzynarodowego. To znaczy, to nie jest PKB absolutnie. Dlaczego? PKB nie jest obiektywnym miernikiem, no, na przykład zależy od zjawisk psychologicznych. Jak się robi panika na rynku, jakiegoś produktu brakuje, to cena idzie w górę i PKB krajów, które akurat produkują czy eksportują ten produkt, skacze w górę. A z kolei jak jest nadmiar, to spada i PKB spada. Więc to nie może być coś takiego. Druga sprawa, to musi być jakiś taki produkt, symptom, który się akumuluje, żeby nie mierzył nam tylko aktualny stan tej mocy swobodnej, ale jakąś historię również uwzględniał. Dalsza sprawa, bardzo istotna, to musi być jakiś taki produkt, symptom, który jest ewidencjonowany. No ja może nawet tu przeczytam, bo mam takich kilka tu uwag. Więc po pierwsze, nie może podlegać ograniczeniom naturalnym, a więc nie może być surowcem. Wtedy byłoby to nieporównywalne. Jedne kraje mają surowce, drugie nie mają. Można je sprowadzić. To już od bardzo dawna, nie dopiero teraz. Więc surowiec nie wchodzi w grę. Można gospodarkę opierać na surowcach importowanych. Dalej, musi być związany z rozszerzeniem reprodukcji gospodarczej, który dokonuje się przez zwiększenie zasobów narzędzi produkcyjnych, czyli inwestycje. Nie może być zużywane od razu jak paliwo w jednym cyklu, powiedzmy rocznym, musi być dobre trwałe, akumuluje.
produktem masowo używanym do produkcji dóbr trwałych eksportowanych za granicę lub być sam eksportowany. Dalej, musi wyrażać wzrost sił wytwórczych na drodze postępu technicznego. Więc tworzywo maszyn, narzędzi, infrastruktury i broni. Bo do sterowania międzynarodowego nie służy cała gospodarka, tylko inwestycje i, no i broń. Wojsko to jest narzędzie sterowania międzynarodowego. Ja zaraz będę dalej dyktował. Być związany z eksportem kapitału i wzrostem potencjału militarnego. No i wreszcie jego produkcja musi być przeliczalna i w badanym okresie statystycznie ewidencjonowana. No, teraz będę dyktował dalszy ciąg. Oczywiście zwracam tu uwagę na jedno, że nie należy mylić produktu symptomu z przyczyną zjawiska, jakim jest sterowanie międzynarodowe. Do sterowania międzynarodowego może być użyta tylko część potencjału gospodarczego. Na przykład to, co zużywają ludzie na swoje potrzeby, to jest potencjałowa z punktu widzenia nadsystemu, jakim jest państwo, czy grupa państw. Tak samo to, co jest zużywane na poszukiwanie źródeł energii, akumulowanie źródeł energii. To jest moc robocza. Sterować można tylko z mocą swobodną. Sterować można tylko mocą swobodną, to znaczy tym, co zostanie mocy całkowitej. No PKB z BIDO może mierzyć moc całkowitą, ale jest to marny miernik. Co zostanie z mocy całkowitej po potrąceniu mocy jałowej, dlatego każdy biznesmen stara się minimalizować koszty i jak najmniej płacić. To niestety jest zjawisko wytłumaczalne cybernetycznie. Jeżeli pracownicy nie walczą twardo o swoje interesy, to będą dołowani. Bo tu jest sprzeczność między nadsystemem, jakim jest powiedzmy firma, a podsystemami, jakimi są ludzie. I to jest system autonomiczny, to jest system autonomiczny, ale interesy są sprzeczne. Sprzeczność kapitału musi być. Tak jest. Tej sprzeczności nie wymyślił nieboszczyk Marx, a Vitamus Vos. Nie wymyślił, tylko zaobserwował. Ale również te sprawy są omówione w encyklice Leona XIII, Rerum Novarum. W następnej encyklice, no 40 lat potem wydanej przez Piusa XI, Quadragesimo Anno. Wreszcie encyklice Jana Pawła II, Laborem Exercens i wielu innych. Już nie będę wszystkich tutaj cytował. Właściwie w większości encyklic Jana Pawła II ten problem jest poruszany. Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że trzeba uważać, żeby wraz z likwidacją socjalizmu nie wylać dziecka z kąpielą. Dlatego, że kapitalizm nie rozwiązuje problemów społecznych i te problemy społeczne mogą, no, mogą się na nim zemścić prędzej czy później. To jest bardzo istotna sprawa. Także my tu tylko mówimy o takim produkcie, symptomie, który mierzy, ma mierzyć tą część mocy całkowitej, czyli mocy gospodarczej, która może być użyta do sterowania międzynarodowego. Reszta nas nie interesuje. I co więcej, ten produkt, symptom nie musi być czynnikiem sprawczym. Może być. W tym wypadku częściowo jest. Ale nie o ten aspekt nam tu chodzi. W każdym razie nie ten aspekt przede wszystkim omawiamy.
Tutaj ja cytuję fragmenty z książki Stefana Kurowskiego, Nestora naszych ekonomistów. Historyczny proces wzrostu gospodarczego, Warszawa 1963. Będę tutaj cytował strony 16-17, zawsze trzeba podawać źródła. I ja na to kładę nacisk, bo w tej chwili nasza nauka roi się od plagiatów. To jest coś niesamowitego. Jak skądinąd wydawało mi się poważne i uczciwe osoby, no po prostu kradną, bo co to jest plagiat? To jest kradzież informacji cudzych. Jeżeli coś pisze, a odpisuję od kogoś, czy streszczam od kogoś, informacje biorę od kogoś, zawsze musi być odsyłać, czy źródło podane. No dostałem taką pracę, ktoś mi przyniósł, gdzie obficie wykorzystuję moje prace. I tak w połowie jest bardzo dużo odsyłaczy, a w połowie nie. No to chyba z lenistwa się nie chciało odsyłaczy dawać. To nie można. To jest tak, jakby złodziej przyszedł i połowę ukradł, a połowę zostawił właścicielowi. Więc to, słuchajcie, znam przypadki, gdzie profesora, doktora habilitowanego, profesora zwyczajnego zdegradowano za plakat. W tej chwili się zaczynają za to brać. Mówię o tym, bo jak będziecie pisać jakąś pracę, mam nadzieję, że niektórzy z was będą, no choćby na blogach, to zawsze trzeba dawać odsyłacz. Żeby było wiadomo, skąd my to bierzemy, bo wtedy jest też element sprawdzenia, czytelnik może sprawdzić. Zawsze namawiam wszystkich słuchaczy, żeby sprawdzali to, co ja mówię, nie wierzyli tylko na słowo, bo autorytety to są dobre w procesach wychowawczych. Ale w procesach wychowawczych autorytet się zdobywa przez dobry przykład. Tylko przez gadanie. Samo gadanie autorytetu nie buduje. I jest nawet taki autorytet jest niepotrzebny również w procesach wychowawczych. Więc autorytet w wychowaniu przez przykład dobry. Natomiast w procesach poznawczych, w nauce nie ma autorytetów. Są twierdzenia i dowody. Naukowcy to niedowiarki, na wszystko żądają dowodów. No akurat nasza religia jest jedyną naukową religią, co Koneczny odkrył. I oczywiście ja to weryfikowałem, bo też na słowo Konecznemu nie uwierzyłem. Weryfikowałem to u innowierców oczywiście. Czy oni się z tym zgadzają? I powiedzieli, że oczywiście, że tak. I to nas właśnie razi w rzymskim katolicyzmie, że jest taki naukowy. No to była dobra weryfikacja. Nie Koneczny jako katolik sobie coś takiego wymyślił, tylko po prostu, że jest to zjawisko obiektywne, które nas cieszy, ale no wierców niekoniecznie, bo oni uważają, że religia to tylko wszystko na wiarę. A u nas jest fides et ratio. To jest specyfika. To jest diferencja specyfika. Jak my nie będziemy elity kształcić, to czym my się będziemy różnić od innowierców? Zwłaszcza jak się apologetyki nie uprawia. A słyszę, że już nawet w seminariach tego nie wykładają. Tylko odmiana musztry liturgicznej będzie. I też teraz się upodobniamy do protestantów. Powiedzmy sobie szczerze. To jest makabryczne, to jest ciało obce wewnątrz Kościoła katolickiego. Tak, ale to wyparowuje wszystko. Jest to smutne. Tym niemniej. My sobie tu możemy, wychodząc z naukowych podstaw, również pewne dogmaty przy okazji udowadniać naukowo, chociaż nie jest to główny nasz temat. Więc tego Tomasza Zakwinu trzeba czytać. Absolutnie, tak. On jest bardzo kompatybilny z cybernetyką społeczną. No dobrze, więc teraz mówimy o tym produkcie symptomie, który ma służyć do mierzenia energii i mocy swobodnej państwa, zużywanej w procesach sterowania międzynarodowego. No i teraz część już podyktowałem, teraz dyktuję dalszą część.
powinieno również wyrażać wzrost sił wytwórczych. To, co czytałem w skrócie, to teraz podyktuję. Powinieno również wyrażać wzrost sił wytwórczych na drodze postępu technicznego. Powinien również wyrażać wzrost sił wytwórczych na drodze postępu technicznego. I teraz otwieramy cudzysłów, bo to będzie cytat z Kurowskiego, z tej książki Historyczny proces wzrostu gospodarczego, wydanej w 1963 roku, strona 16. Jeszcze może końcówka zdania. Na drodze postępu technicznego, kropka. To tam to było moje zdanie, ale teraz będzie dosłowny cytat i proszę to oczywiście wziąć w cudzysłów. Bo to jest Kurowski, tytuł, który już dyktowałem, strona 16. A zatem produkt symptom powinien być terenem działania postępu technicznego. Kropka. Powinien być terenem działania postępu technicznego. To jest dokładnie cytat Skurowskiego z jego pracy habilitacyjnej, którą musiał przerabiać i powtórnie bronić, bo sam towarzysz Gomułka zaatakował na plenu. Terenem działania postępu technicznego. Kropka. Jego produkcja i konsumpcja powinna zakładać i wymagać techniki postępowej na danym etapie rozwoju historycznego. Oraz taką wysoką technikę implikować. Zakończyć cudzysłów kropka, ale potem zaraz będzie dalsza część cytatu, inny cytat. Oraz taką wysoką technikę implikować. Tutaj aż się prosi uwaga następująca. Otóż w tej chwili siły reakcji międzynarodowej, my wiemy, co to znaczy, to są siły, których powiedzmy emanacją są kolejne mutacje ideologii liberalno-masońskiej, które robią wszystko, żeby zahamować rozwój przede wszystkim ludzkości demograficznej i zniszczyć postęp etyczny. Czyli to jest dywersja demograficzna i dywersja etyczna. Używam tych terminów z mojej książki Cybernetyka Kultury. Więc proszę was, właściwie regres etyczny, czyli obniżanie wymagań etycznych, nazwano postępem. A to jest właśnie zaprzeczenie postępu. Postęp powinien polegać na stawianiu coraz wyższych wymogów etycznych, a nie coraz niższych. To jest jedna sprawa. I druga rzecz w technice. No, mniej więcej wiadomo, na czym polega postęp techniczny. Można by tak ogólnie, makrocybernetycznie powiedzieć, że postępowe technologie to są takie, i tu akurat się wszyscy
na to zgadzają, które przetwarzają jak najmniej energomaterii, a jak najwięcej informacji. To z tym się zgadzamy, ale to wymaga odpowiedniego poziomu etycznego. Posługiwanie się wysoką technologią przez ludzi o niskim poziomie etycznym, no to mieliśmy tego przykłady, choćby w czasie II wojny światowej, przecież Niemiecka Rzesza, Trzecia Rzesza hitlerowska dysponowała bardzo nowoczesną, jak na owe czasy, techniką. Zresztą do dzisiaj świat leci na udoskonalaniu wynalazków dokonanych przez inżynierów, fizyków i powiedzmy wojskowych Trzeciej Rzeszy. A nawet propagandystów, przecież billboardy to wymyślił właśnie Józef Goebbels. Tak jest, oczywiście. A teraz amerykańska propaganda i nie tylko wykorzystuje socjotechnikę Józefa Goebbelsa, jak to kolega powiedział. Dalej co? Nuklearna technika to rakiety. A to rakiety? Powiedzmy te nowoczesne. Von Braun i ten ośrodek w Peneminde. Później jednych rakietowców wzięli Amerykanie do siebie, drugi wzięli Ruscy i na tym wyrosły potęgi rakietowe dwóch wielkich mocarstw. Strughold, który robił rakiety. Pierwsze rakiety przypominały von Braun. Tak jest. Później to były właściwie, tylko większe trochę. Żadnej rewelacji nie było. Radar też wymyślili ludzie z III Rzeszy hitlerowskiej bestii, tylko wywiad angielski to ukradł i udoskonalił. I wcześniej wykorzystał na dużą skalę niż hitlerowcy. Samoloty odrzutowe, proszę bardzo, też Niemcy. Najlepsze czołgi, kto miał w czasie II wojny światowej. Niemcy, Tygrysy, Pantery, alianci pobili Niemców masą. Produkowali czołgi gorsze, dużo gorsze, ale w dużych ilościach. Samoloty też gorsze, ale w bardzo dużych ilościach. Jeśli mogę tu wtrącić, to podobno pierwszy silnik odrzutowy został wymyślony bodajże w 1932 roku u niemieckiego przemysłowca pana Schiele w Polsce, który się czuł Polakiem, jego syn został skazany na, znaczy za działalność przeciwko Niemcom. Sprawa się oparła prawie o Hitlera, bo tak to miał pieniądze i jakoś zawsze deklamował u Niemców tego swojego syna, bo nie chciał podpisać Volkslist, znaczy Reichslist właściwie. Tak, jego przysługiwał status Reichsdeutscha nawet. Ale jego inżynierowie, mając dobre warunki, zupełnie jako hobby wymyślili silnik odrzutowy, tylko nikt tego nie spożytkował. No właśnie, no ale później hitlerowska bestia spożytkowała najbardziej. No ale jest, to się w Polsce stało i w zasadzie inżynierowie polscy. Tak. No ale później to doceniła dopiero hitlerowska. Nie, ja przepraszam za uwagę. Tak, nie, to bardzo cenne. Jest to słynna rodzina. Przecież były piwa Habermusz i Schiele. Jeszcze do niedawna tam na płocie, jak się jedzie, powiedzmy, no właśnie tam, to już wolna, tam to już jest wolna. Na Woli, jak się jedzie koleją na zachód, to jeszcze do niedawna były reklamy, teraz jakoś tam zapaskudzili, a to historyczna rzecz. No i jeszcze się ciągle się przejawia nazwisko Strugholda jako człowieka, który robił doświadczenia na więzieniach obozów koncentracyjnych, także Żydach. Między innymi wystrzeliwał rakiety i samoloty odrzutowe, jak najwyżej, a później przyjęli Amerykanie tą technologię i samego Strugholda. Ja myślałem, słuchajcie, do niedawna myślałem, że może przynajmniej komputer z tych wielkich odkryć to nie wymyśliła hitlerowska bestia i jej ludzie. Cholera,
czytam ja artykuł. To już się załamałem zupełnie. No to technika najnowocześniejsza. A wymagania etyczne obniżani przecież. Wszystko było wolno, byle tam nie naruszyć pewnych ideologicznych kanałów związanych z koncepcjami rasizmu. No i do czego to doprowadziło? Analogicznie, powiedzmy, Imperium Stalina też dysponowało stosunkowo wysoką techniką. Można powiedzieć, że po Tygrysach i Panterach to najlepsze były te 34 ruskie. No i też do czego to doprowadziło? Obozy koncentracyjne, łagry, przecież tą wysoką technikę budowano w pierwszym okresie przy pomocy niewolniczej siły roboczej. I tu zresztą, w obu tych imperiach. Więc udostępnianie ludziom o niskim poziomie etycznym nowoczesnej etyki prowadzi prostą drogą do katastrofy. Tym niemniej postęp techniczny jest zjawiskiem mierzalnym wręcz. Jeszcze o mało co, a Niemcy by nie wynaleźli bomby atomowej. Że norwescy partyzanci skutecznie w 1939 byli najbardziej zaawansowani. Dalej, proszę otworzyć nawias, tu będzie w dalszym ciągu strona 13 Kurowskiego. Była 13 czy 16? 16, przepraszam, 16, pomyliłem się. Jeżeli produkt syn... Nie, o, przepraszam, cudzysłów, wynika więc z tego przecinek, że produktem symptomem nie może być żaden taki produkt, przecinek, którego rola w postępie technicznym jest bierna. Jest bierna. I którego produkcja i konsumpcja może wzrastać przy istnieniu techniki tradycyjnej. Koniec cudzysłowu, kropka. I tutaj uwaga. Otóż Kurowski, jak sam tytuł mówi, badał całość wzrostu gospodarczego. Czyli badał to, co my nazywamy mocą całkowitą. Natomiast my badamy, tu jest subtelna różnica, my badamy tylko tą część potencjału gospodarczego, która może służyć do sterowania międzynarodowego, a nie na przykład, która jest konsumowana przez społeczeństwo. To nas nie interesuje. Kurowskiego interesowała całość. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach jeszcze nie była znana cybernetyczna teoria systemów autonomicznych Mazura i tych rzeczy nie rozróżniano. Teorii ekonomii politycznej, tak się ta dziedzina nazywa. Natomiast myśmy tutaj zastosowali siatkę pojęciową mazurowską i dlatego bardzo precyzyjnie te sprawy definiujemy i rozróżniamy. I teraz tu będzie
moja uwaga, to właśnie już nie jest czysty Kurowski, tylko to jest moja uwaga, że jeżeli produkt symptom... To jest z tej cybernetyki społecznej, tak? To jest z cybernetyki społecznej, tak. To jest strona? 461. Cybernetyka społeczna, J. Kosecki, Warszawa 1981. O, ja tutaj tylko zwracam uwagę, że jakby ktoś się posługiwał tym oryginałem tej mojej książki, to zauważy, że ja tu pewne rzeczy już zmieniam. Bo tekst to najważniejszy jest komentarz. Ja tu na przykład stosuję już nomenklaturę nie moc koordynacyjna i energia koordynacyjna, tylko moc swobodna i energia swobodna. A w książce, jak ktoś zobaczy, to moc koordynacyjna. To jest stara mazurowska nomenklatura. Z lat 60., a w 70. Mazur ją zmienił, no i ja oczywiście też. No więc, jeżeli produkt symptom ma służyć do mierzenia mocy i energii swobodnej państw zużywanej w procesach sterowania międzynarodowego, mocy i energii swobodnej państw zużywanej w procesach sterowania międzynarodowego, przecinek, musi to być produkt, musi to być produkt w szczególny sposób związany ze wzrostem potencjału militarnego oraz z eksportem kapitału. Znaczy tutaj już się od razu można domyślić, że będzie to te wszystkie postulaty będzie spełniało stal. Z czym po prostu związany? Z czym? Nie potencjału militarnego. Ze wzrostem potencjału militarnego oraz eksportem kapitału. No oczywiście nadal podstawowym tworzywem broni i amunicji jest stal. I nadal podstawowym tworzywem inwestycji też jest stal. No bo jest stal zbrojeniowa w produktach żelmetowych. Jest stal jako taka. Będzie wypierana przez polimery, różne tworzywa sztuczne. No na razie nie jest. No, a czy to w ogóle na razie nie jest. Ona jest co najwyżej wypierana w dobrach konsumpcyjnych. A te nas nie interesują. No właśnie tu jest istotna sprawa. Dla analiz całości gospodarki ta uwaga byłaby adekwatna jak najbardziej. Natomiast to nas nie interesuje. No nie ma luf z plastiku. Z polimerów. Nie ma nie ma pancerzy pocisków z polimerów. Nie ma starszych pancerzy są z polimerów. Ale czego się więcej zużywa w trakcie walki? Pocisków czy pancerzy? Znaczy, ale czy ma znaczenie ilość, proporcje ilościowe, które się w danych produktach powszechnie używa, czy też ma znaczenie konieczność zastosowania pewnych rzeczy, pewnych materiałów właśnie, to znaczy na przykład tej stali. Bo dlaczego ja pytam? Bo choćby tak. Ja w tej chwili tylko wyprzedziłem i proszę o tym zapomnieć. Na razie, jeszcze nie wiemy, co to będzie. Bo mnie przyszedł inny produkt do głowy. Na przykład właśnie na bazie polimerów przewody. Które się wszędzie stosuje w świecie i do wszystkiego, prawda? Miedź to jest kwestia dodatkowa,
ale przewody elektryczne, prawda? Czyli te przewody, produkcja kabli mogłaby być takim produktem. Proszę Pana, na razie jeszcze nie wiemy. Na razie jeszcze nie wiemy. I jak wymienimy wszystkie postulaty, które musi spełnić ten produkt Sypto, to wtedy zobaczymy, czy przewody, a może produkcja mocników. No, kable elektroenergetyczne. Kable, ja mówię o kable. Nie wiem, normalnie. Albo kable przenoszące informacje. Na razie nic nie wiem. Przewody na przykład. Nie, ale no w czołgach musisz mieć kable. W każdym urządzeniu, które masz militarne, czy inne, czy przemysłowe, czy które musisz mieć kable. Na razie jeszcze nic nie wiemy. Najpierw wyliczymy wszystkie postulaty, które ten produkt musi spełnić. A potem zobaczymy. A w elektronice na przykład jak długo byśmy nie skończyli wyliczanki, to nie, nie wcinajmy się, bo jeszcze na razie nie wiemy. Nie znamy wszystkich postulatów. 1% metału i to wszystko wystarczy. Kosiak, kochani, na razie się uczymy metodologii. A metodologia polega na tym, że bardzo precyzyjnie wymieniamy za Kurowskim, trochę uzupełniając postulaty, które produkt Sympto musi spełnić, wszystkie co do jednego. To jest tak w tej przysiędze. Ślubuję wierność, miłość i posłuszeństwo bez granic. Jeden warunek. Złamiesz, cała umowa na nic. No i tutaj też tak będzie. Więc wszystkie musi spełnić, nie jeden, nie dwa. Czyli w obecnych czasach, gdyby żył Stalin, to by też sobie nadał taki pseudonim, a nie Polimerow na przykład. No to, to jest dobre, oczywiście. No, Stalin sobie dobry pseudonim brał. Lenin zresztą też. Bo ten jego pseudonim był dobry do wymawiania we wszystkich językach. To jest ja myślałem, że to od lenistwa. No nie, no, nie był leniwy. Dobrze, więc co ja tam, cośmy skończyli? Eksportu kapitału, tak? I dalej, to jest cytat ze mnie, nie z Kurowskiego. Ponadto produkt Sympto powinien mieć jeszcze pewne zewnętrzne cechy. To jest ta sama ciągiem, tak? No akapit, ale cytat z mojej cybernetyki społecznej, strona 461. Ponadto produkt Sympto, to można w skrócie pisać P-S, powinien mieć jeszcze pewne zewnętrzne cechy, bardzo istotne przy badaniach ilościowych. Dwukropek. Istotne przy badaniach ilościowych. Dwukropek. Produkcja jego powinna być przeliczalna. I w badanym okresie statystycznie ewidencjonowana. W całym okresie. Powinna być przeliczalna, tak? Tak. Powinna być przeliczalna i w badanym okresie statystycznie ewidencjonowana. Kropka. I z nowej linijki też cytat z mojej książki. Nie, bo później znowu będzie Kurowski. I to jest cały czas ta strona 461, tak? To jest 461. I jeżeli byśmy teraz za pomocą powyższych kryteriów, dokonali kolejnych eliminacji produktu Symptomu
Przecinek. To okaże się przecinek. Przecinek, że wszystkie eliminacje dla okresu od XVIII wieku do dzisiaj, tu zaznaczam, że zmieniam, to nie jest dosłowny cytat, bo to było do XX wieku, a już mamy XXI. Ta dekada się zaczęła, więc zmieniam, że wszystkie eliminacje dla okresu od XVIII wieku do dzisiaj wytrzymuje tylko żelazo w nawiasie stal. Tylko żelazo w nawiasie stal. No na przykład kable. W XVIII wieku nie było. W XIX to dopiero tam pod koniec trochę się pojawiły, więc jest niespójne. A tu jest bardzo istotna sprawa, bo my uwzględniamy całą historię. To jest ujęcie nowoczesne i historyczne zarazem. Nie jest to polityka historyczna, także ktoś tylko myśli o historii. Nie. My ją uwzględniamy, ale analizy robimy współczesne. To odkrył ten produkt, symptom starożytności. To znaczy do analizy całego rozwoju gospodarczego Kurowski, a do analizy mocy i energii swobodnej zastosowania. Tak wymyśliłem. I teraz dalej cytujemy Kurowskiego. Kurowski, strona 16. Otwieramy cudzysłów. Produkcja żelaza jako przemysł przetwórczy spełnia warunek braku naturalnych ograniczeń. Koniec cudzysłowa. Produkcja żelaza jako przemysł przetwórczy spełnia warunek braku naturalnych ograniczeń. Koniec cudzysłowu, kropka. Warunek braku naturalnych ograniczeń. Koniec cudzysłowu, kropka, teraz będzie mój tekst. Wprawdzie istnienie złóż rudy i węgla ułatwia rozwój hutnictwa żelaza, przecinek. Ale bardzo często istnienie ród czego i węgla. Aha, istnienie złóż rudy i węgla. Rudy jaki? Rudy żelaza, oczywiście. Rudy żelaza, tak? Oczywiście. I węgla ułatwia rozwój hutnictwa żelaza. Przecinek, ale bardzo często rozwijało się ono w oparciu o surowce importowane. No, Japonia choćby. I znowu cudzysłów i Kurowski będzie. Poza tym trzeba pamiętać, że ruda żelaza
też z tej samej strony 16, tak? Tak. Tak jest, 16. Trzeba pamiętać, że ruda żelaza występuje znacznie bardziej powszechnie niż inne metale czy węgiel. Kropka. Teraz będzie cudzysłów z odsyłaczem do strony 17 Kurowskiego. No ale tam się nie jesteśmy w stanie dokopać. Tak. On jest płynny. Na powierzchni. Teraz dalej. Cytat ze strony 17 Kurowskiego. Żelazo jest tworzywem majątkotwórczym. Żelazo jest tworzywem majątkotwórczym w takim stopniu, żelazo jest tworzywem majątkotwórczym, czyli no, tworzący majątek. W takim stopniu jak żaden inny materiał. Przecinek. Jak żaden inny materiał, przecinek. Żaden inny materiał, przecinek. Co więcej, dzięki swym właściwościom technicznym, przecinek. Żelazo jest prawie wyłącznym tworzywem. Prawie wyłącznym tworzywem dla instrumentalnej części majątku trwałego. Przecinek. Czyli dla maszyn i narzędzi. Przecinek, które decydują o procesie wzrostu. Koniec cytatu z Kurowskiego. Jest więc ono w szczególny sposób związane, to już mój tekst, ale też cytat z Kurowskiego. Nie, cytat z tej książki, z mojej książki. Strona 461. Tak, kolega pyta. Bo u mnie są tylko cytaty do Kurowskiego, ale u was muszą być jeszcze i dobre, oczywiście. Jest więc. Z kolega tu uściśla bardzo słusznie. Jest więc ono w szczególny sposób związane. Procesami wzrostu socjoenergii. Znaczy tutaj teraz oczywiście pokazujemy, jak te wszystkie eliminacje, te postulaty po kolei, któreśmy sobie wymienili, nie przesądzając, jaki produkt symptom nie spełni. No, państwo nie byli na poprzednich zajęciach, więc myśmy tam, ja tylko teraz przeczytałem wam te poprzednie punkty, prawda? Ale to musicie sobie ewentualnie, jak będą już na autonomię te poszczególne strony, że
nie podlegał ręce, dobrze musi być związany z rozszerzeniem reprodukcji. Nie może, no bo teraz jedziemy następnie. Związane z procesami wzrostu substancji energii, to znaczy, tak, że jest kropka. Myśl techniczna się rozwija, tak? My zwiększamy jeszcze ludzi. No, żeby, między innymi oczywiście. Między innymi, czy może myśl techniczna jest tutaj elementem tego. Ale no, ale jak to myśl mierzyć, kumulacja myśli. Dalej, z nowej linii. Żelazo w nawiasie stal. Żelazo to cytat ze mnie, a nie z Kurowskiego. Żelazo w nawiasie stal i wyroby z niego są też dobrem trwałym. Które nie podlega konsumpcji, które nie podlega konsumpcji w krótkich okresach czasu. Nie podlega konsumpcji w krótkich okresach czasu. I może być przez społeczeństwo stopniowo akumulowane. No, z przewodami na przykład nie da się. No gdzie pan będzie akumulował stare przewody? W gospodarce. Nic nie są warte. A że się nie wracają. No, oczywiście, no, proszę zobaczyć. To co badał Kurowski, to jest nie tylko całość wzrostu gospodarczego, a my tylko bierzemy tą część, która jest istotna dla sterowania międzynarodowego, ale jeszcze Kurowski badał aktualny stan gospodarki, no na przykład tak bieżącą produkcję stali. A my badamy skumulowaną i to od początku XIX wieku. To jest zasadnicza różnica. My badamy stosunki socjoenergii, a nie stosunki socjomocy. No moc to jest to, co w danym momencie jest zużywana. Energia się akumuluje, więc chcemy mieć taki produkt symptom, który się no, od XVIII wieku jakoś akumuluje, przynajmniej częściowo. A kiedy tak na dobre przerzucono się z żelaza na stal, czyli na ten stop, który jest jeszcze lepszy? To znaczy przerzucano się stopniowo w XIX wieku, ale tutaj to znowu wyprzedzę. Później o tym powiemy. Otóż przedtem, w pierwszym okresie, produkowano wprawdzie i stal, i surówkę żelaza, ale surówki żelaza produkowano więcej. I ona była częściowo zużywana do produkcji stali, a częściowo bezpośrednio do produkcji różnych lów spiżowych. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo francuskie twoje stopy liże, Warszawa na mocy twojej urąga podnosi na cię rękę i koronę ściąga. To Mickiewicz pisał. Wtedy używano prawda, surówki, niekoniecznie do produkcji stali, również ją bezpośrednio używano. Natomiast w XX wieku już dzięki przetapianiu złomu zaczęto produkować więcej stali niż surówki żelaza. Jest taki rok, to Kurowski wykazał, to jest rok 1914, rok wybuchu I wojny światowej, kiedy to się zszywa dobrze z dokładnością do 2%. To znaczy wtedy mniej więcej taka sama była produkcja surówki żelaza i stali. Więc można to zszyć i kumulować. Później już badamy produkcję stali. Gdyby było inaczej, to by Stalin nazwał się żeleźnik, czy żelaźnik. To by się nazywał żeleźnik, tak, albo żeleźnia. A to a propos, no, żartami, ale słuchajcie, bohaterowie powstania, powiedzmy,
jakby dziś powiedziano, ukraińskiego, a wtedy mówiono ruskiego, przeciwko polskim panom, to dowódcami byli Czarko, Żeleźniak i Gonta. Przy czym Gonta był dowódcą kozaków rejestrowych, którzy mieli tłumić bunt Czarki i Żeleźniaka, właśnie to epoka żelazna. Pasuje. No i on przeszedł na stronę tych buntowników, ale później jak stłumiono bunt i jego wzięto do niewoli, no to strasznie go potraktowano, bo a mówię to na podstawie naszych polskich źródeł, nie ukraińskich, to darto go ze skóry i poćwiartowano. Takie były wtedy czasy. Ale hetman Branicki, do którego należał, do Branickich należał Wilanów. Hetman Branicki zapytał, czego sobie przed śmiercią, przed egzekucją Gonta życzy, no i jeśli będzie hetman Bóg, to spełni jego życzenie. No to on poprosił, żeby jakiś dobry malarz namalował jego portret. I życzenie zostało spełnione. W pałacu w Wilanowie wisiał ten portret zgodnie z życzeniem wskazanego. I jak się o tym dowiedziała pani Branicka-Wolska, bo ona nie wiedziała o tym, takich rzeczy smutnych nie opowiadano. Jak się o tym dowiedziała, to mówię, aha, to ja teraz rozumiem, dlaczego on na tym portrecie ma taką strasznie smutną minę. Także to a propos Żeleźniak, więc był i Żeleźniak, proszę was. A później był Stalin, oczywiście, zgodnie z postępem. Że Żeleźniak to było nazwisko, natomiast... Stalin, tak, ze skóry nie odda. No, Stalin, no były takie czasy wtedy. To było przewidziane kodeksem. Polska była państwem prawa. Takie było prawo. Ja mówię, państwo prawne to nic nie znaczy. Ważne, jakie to prawo jest. Trzecia Rzesza Hitlera też była państwem prawa, tyle że prawo było zbrodnicze. Częściowo, chociaż nie prawo było. Były, nie wszystkie przepisy były zbrodnicze, ale było sporo takowych. No więc tak, żelazo, nawiasie stali, wyroby z niego są też dobrem trwałym, które nie podlega konsumpcji w krótkich okresach czasu i może być przez społeczeństwo stopniowo akumulowane. Myślnik przede wszystkim w postaci inwestycji. Przede wszystkim w postaci inwestycji. No budowlanych i ten sprzęt, co w budynkach jest. W budownictwie nadal stal jest bezkonkurencyjna. Nie da się zrobić z tworzyw sztucznych prętów zbrojeniowych do żelbetu. Dalej, warto przy tym zaznaczyć... Z odnowy, czy to jest ciągle? Nie, nie, to jest ten sam akapit. Warto przy tym zaznaczyć, że żelazo ma bardziej inwestycyjny charakter, że żelazo ma bardziej inwestycyjny charakter niż jakikolwiek inny materiał. Niż jakikolwiek inny materiał, nawias otworzyć, z wyjątkiem cegły i cementu, zamknąć nawias, kropka. No tylko tyle, że cegła i cement już nie jest tworzywem maszyn i narzędzi. Więc już kolejny inny materiał, tak? Tak, no ja się za wyjątkiem cegły i cementu. Kropka, dobra, akapit. I tu już będzie strona 461 na 462 u mnie. Jest Kurowski. Niewątpliwie też żelazo jest masowo używane. To jest teraz z Kurowskiego, tak? Nie, ze mnie, tylko nowy akapit. Niewątpliwie też żelazo jest masowo używane do produkcji dóbr eksportowych.
eksportowy, przecinek. Zwłaszcza przez kraje rozwinięte gospodarczo. Rozwinięte gospodarczo i aktywne politycznie. Na arenie międzynarodowej. Na arenie międzynarodowej. Nowy akapit, ale najpierw będzie mój jeszcze tekst. To jest strony 462. Żelazo jest też nośnikiem postępu technicznego. Nośnikiem jest nośnikiem, tak? Jest też nośnikiem postępu technicznego, zarówno w produkcji, jak i konsumpcji. Też ta konsumpcja nas oczywiście mniej interesuje, ale warto o tym też nadmienić. I tu znowu otwieramy cudzysłów i Kurowski, strona 17. Strona 17, Kurowski, otwieramy cudzysłów. Produkcja żelaza zakłada... Produkcja żelaza zakłada i wymaga wysokiego poziomu techniki. Techniki, przecinek. Przecinek. Rozwój produkcji żelaza. Wymaga wielkiego wysiłku inwestycyjnego i organizacyjnego całej gospodarki. Wielkiego wysiłku inwestycyjnego i organizacyjnego całej gospodarki, przecinek. Całej gospodarki, przecinek, a więc zakłada stosunkowo wysoki poziom sił wytwórczych, kropka. Wysoki poziom sił wytwórczych, kropka. Wysoki poziom sił wytwórczych, kropka. Konsumpcja żelaza idzie równolegle z postępem technicznym. Kropka. Rozszerzenie stosowania żelaza. Nie, to jest cały czas ten sam akapit. Rozszerzenie stosowania żelaza nastąpiło wraz z rewolucją przemysłową. Wraz z rewolucją przemysłową, przecinek. A później każda kolejna faza wynalazków technicznych, proces ten wzmagała.
Kropka. Wysoka produkcja i wysoka konsumpcja żelaza jest synonimem wysokiej techniki. Koniec cudzysłowu, kropka. Wysoka produkcja i wysoka konsumpcja żelaza jest synonimem wysokiej techniki. Kropka, koniec cudzysłowu. No więc słuchajcie, tutaj pamiętam, jak żeśmy te sprawy omawiali na seminariach, to mówiono, no dobrze, ale dzisiaj komputery. Komputery. No ale one się też w dużej mierze składają właśnie z stali. To po pierwsze. A urządzenia do ich produkcji też mają stal, ale przede wszystkim, słuchajcie, jak macie... Raczej z piachu, a nie stali. No ale po to, żeby je wyprodukować, to trzeba stalowe maszyny, a nie z piasku, ani skrzydła. Najwyżej trochę tam do cięcia. No i proszę was, przede wszystkim, jeżeli kraj nie osiągnie odpowiedniego poziomu technicznego, ogólnego i organizacyjnego, to komputery tam są jak kwiatek do kożucha. No weźcie dżunglę i tylko drogi gruntowe, moje polowanie z dzidami na tygrysy czy lwy. No i wstawcie tam komputer. To co? Co z tego komputera będzie? Nic. Jakiś kawał złota. Komputer zwierzę nie lubi. Oczywiście. No tak, to za ciężkie, żeby rzucić. Więc słuchajcie, ale wiecie, to daje tak drastyczny przykład. Ale ja obserwowałem wprowadzanie komputerów w Polsce. Otóż, jak byłem jeszcze dzieckiem, czy takim młodzieniaszkiem, to się nazywało ENIAC, czyli mózg elektroniczny. I pierwszy taki komputer, mózg elektroniczny, przepraszam, miała Polska Akademia Nauk, to zajmowało całe duże pomieszczenie, lampowy, cuda nie widać. Pamiętam jeszcze, że były dość skomplikowane obliczenia do mojej pracy doktorskiej, którą robiłem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki. No i dostałem skierowanie, żeby mi te obliczenia zrobiono na komputerze, czy na tym mózgu elektronowym, tam w Pałacu Kultury to stało. Później pamiętam już te, powiedzmy, komputery od razu, to już była taka szafa, już nie tak niepokój cały, no i już taka szafa była w instytucie. Naszym, nie trzeba było chodzić do... Od razu. Od razu. To były które lata? Od 1960. To najtrwalsze komputery. No 60, początek 70. No i proszę was. Znaczy one na taśmie miały nośnik, czy na pewno? Różnie. Taśmowe jeszcze, taśmowe. A to są nawet te lucy. Taśmowe, pamiętam. Nowych dyskowych nie wolno było, bo myśmy jeszcze nie umieli produkować. A Zachód obłożył embargiem, nie wolno było do krajów socjalistycznych eksportować z tego. Z pamięcią. Ale słuchajcie, Zagierka stawiano na postęp techniczny tutaj, no zresztą z tego co Gierek zbudował, można powiedzieć, to do dzisiaj żyjemy, no, do Katowic się jedzie Gierkostradą. Teraz ją tam remontują, no to po prostu już się nie da jechać. Ale takie korki. Gierkówką, tak. Energetyka przecież. Gierek tak nam ułatwił tutaj życie, bo w 1973 roku tą przyczółkową kazał poszerzyć, bo żeby być łatwiejszy dojazd do Karysewa. Teraz zaczynają poszerzać na odcinku po wsi. Dopiero teraz, ale do wsi. Oczywiście. Słuchajcie, ja pamiętam jak... I drogę dla roweru. Jak nieboszczy wujek Bronek powiedział takim swoim charakterystycznym głosem w czasie reformy Balcerowicza. No jest źle, ale komuna zostawiła nam gospodarkę w stanie bezprzykładnej ruiny.
No i z wyprzedaży tej ruiny 20 lat z ogonem żyjemy. I z eksploatacji tej ruiny. Ale Wrocław produkował komputery nie gorsze niż na Zachodzie. Oczywiście. Ale przede wszystkim w tym ciągu 20 lat zrujnowano nam produkcję stali właśnie. I to się łączy ściśle z ruinacją, no przede wszystkim kolejowej infrastruktury. A kolej to jest właśnie kolej żelazna i zużyła dużo stali. Teraz proszę was, co było istotne. Gierek kazał swoim biurokratom używać komputerów. Tak, no ale wiecie, jak oni to robili. Nakazał administracji prowadzić komputerową rejestrację ludności. To rezultat był taki, że oni tym komputerom nie ufali i na pokaz tam niby prowadzili tą komputerową rejestrację, ale dalej wszystko po staremu, papierowo, ręcznie, czy tam na maszynach do pisania stukali. Bo musiało być i tak, bo z komputerem to nigdy nie wiadomo, jak będzie, że nie wszyscy umieli się to posługiwać. Kazał w ministerstwach, tu musicie towarzyszne komputery używać. No to minister kupował komputer, wstawiano do gabinetu, ale ten komputer w ogóle nie działał. To była tylko dekoracja. Tak jak i dzisiaj, radny dostaje komputer i nie wie, co z nim robi. I dzieciom daje do zabawy. No, i zaraz powiedzą, że to wszystko wina komuny. No nie wina, bo ten pierwszy sekretarz KC Gierek robił co mógł, żeby zmusić tych swoich komunardów do używania komputerów, a dziś nie ma kto zmuszać, to bez komuny jest dalej. Jeśli chodzi o komputery, to Polacy przodowali właśnie w tamtym czasie. Taki Jacek Karpiński, słynny polski informatyk, on opracował właśnie komputer K202, tak zwany, to był największy wtedy na świecie, walizkowy komputer. I zgnojono go totalnie. I go zniszczono całkowicie. Musiał wieprze hodować. Tak, potem wieprze hodował, zmarł niedawno właśnie. No przecież z Kluską też komputery produkował. To go tak zniszczono, że teraz owce hoduje. On osobiście go znałem, rozmawiałem, on właśnie opowiadał o tym swoim tragicznym losie właśnie. Miał maninie willę, chciał użyć jak to się nazywają, te czytniki takie. Tak. W jakim okresie? Wyjechał, wziął kredyt. Karpiński, 70 lata. Tak, no i właśnie wyjechał na zachód, żeby sprzedać pierwszą partię, wtedy bank mu tam coś wycofał, kredyt, tak, przyjechał, to już hałupy nie miał wszystkiego. Oczywiście. O tak niszczyli i on wynalazł system Windows właśnie, Amerykanie potem ukradli, też mówił to. Tak jest, ale widzicie, no jest faktem, że u nas cała infrastruktura była zacofana jeszcze. No, przynajmniej w 60-tych latach. Początku 70. też. Ale to niszczenie to było związane nie ze złą infrastrukturą, tylko z dywersją po prostu. Obce agentury przy pomocy naszych biurokratów niszczyły naszą twórczość, żeby Polska nie wyprzedziła. Oni dobrze pamiętali, że na przykład przed wojną polski wywiad był najlepszy na świecie i bali się, że to się może powtórzyć. Zresztą mało brakowało, mało kto wie, że Polska właśnie w latach 70. była na drodze do wyprodukowania własnej broni atomowej i to lepszej niż te inne. Więc mogę tutaj jako świadek źródłowy wystąpić, dlatego że jako lektor partyjny byłem zapraszany z serią szkoleń na temat białe plamy w historii Polski. To, co tutaj na trzecim roku żeśmy omawiali, to tam mówiłem i później jeszcze miałem o geografii opozycji politycznej. Pokazywałem liberalno-wolnomularskie skrzydło opozycji demokratycznej związane z Korem i tymi innymi. I to było publikowane w miesięczniku Wojsko Ludowe, organ kadry Wojska Ludowego. I te wykłady miałem dla tego zakładu na Wacie, który się zajmował właśnie sprawami jądrowymi. No, mam takie miłe wspomnienie, że akurat miałem wykład na temat
wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku. Jak mi dziś opowiadają, że o tych naszych sukcesie nie można było wtedy mówić i pisać, to są wredne ugarstwa i mogę to udokumentować moimi publikacjami w Wojsku Ludowym, które czytali oficerowie, a zwłaszcza trucy, czytali to, a po drugie na ten temat wykłady miałem, no między innymi. No tak, ale młodzieży nie bardzo uczono od szkoły. Dlaczego? No chyba, że nauczyciel był nadgorliwy albo tchórzliwy. Ale jeżeli ja, jako lektor partyjny, o tym mogłem mówić, to było publikowane, to było sięgnąć i nikt by nic nauczycielowi nie zrobił. Tak, no, robili do portek ze strachu, niech się dziś nie tłumaczą, tak, że nie mogli. W czasach stalinowskich, to ja się zgodzę, do 56 roku, tak. Ale nie wtedy, bo mogę to udokumentować moimi publikacjami z tego okresu. I to nie byle gdzie, tylko w organie, między innymi politruków. Jakby taki nauczycieleczek czy nauczycieleczka troszkę się zainteresowali, kupili sobie, a te Wojska Ludowe były w kioskach dostępne i leżały, bo ich nie czytano. Jakby się zainteresowali i według tego zrobili zajęcia, nikt by nie pisnął. Oczywiście, że tak, ale no wiadomo, kto stymuluje, w jakim kierunku i co trzeba uczyć. Stymuluje przede wszystkim strach, zwierzęcy strach, proszę pana. I to jest najgorszy stymulator. Nie lękajcie się. Tak, tak, nie lękajcie się, no papież mówił, ale to tak jednym uchem leciało, drugim wyleciało i najgorszy jest strach. Ja pamiętam. Z tego sobie zdawał sprawę Tyliński, jak ja nieraz pewne rzeczy na Wiecach mówiłem, to on mówił, panie Józefie, niech pan tych ludzi nie straszy, oni się i tak już potwornie boją. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak jest poziom strachu, a Tyliński wiedział o tym. Więc słuchajcie, to jest sprawa bardzo istotna. Musi być infrastruktura. A jeszcze zakończę wam po tej mojej prelekcji o 20 roku, gdzie mówiłem o roli no, zapomnianego prawie dzisiaj szefa sztabu generała Rozwadowskiego, no to podszedł do mnie jeden podpułkownik z tej komórki, co się zajmowała no, wyprodukowaniem naszej broni jądrowej. Mówił, proszę pana, ja bardzo się cieszę, że pan to porządnie przedstawił, bo jestem wnukiem generała Rozwadowskiego. Po kodzieli. Więc znowu jak ktoś mi mówi, Ziemiańsk, bo przez cały okres PRL-u prześladowane. A no gdzie prawda? Wnuk hrabiego, bo Rozwadowscy mają tytuł hrabiowski, cesarsko-królewski, wnuk hrabiego Rozwadowskiego był podpułkownikiem w Wacie w komórce, co się zajmowała bronią jądrową, więc nie byle gdzie. Ale Pogondzielicz, on był szlachecki, znaczy po ojcu był po mieczu szlacheckiego pochodzenia, czy... Proszę pana, ja nazwiska nie pamiętam, ja w ogóle to nazwisk. No to pamięci, a wtedy, no chyba go nie wypytywałem. Dokładnie, wystarczyło mi, że Pogondzieli opowiedział mi zresztą bardzo ciekawe rzeczy, dlaczego zginął generał Zaburski i że generała Rozwadowskiego podtruto, ale tu już nie będę w to sprawy wnikał, on to miał po linii rodzinnej te informacje. Ale w każdym razie tak, takie były to w 80-tych latach, taka była już sytuacja w wojsku. A teraz się na to Ludowe Wojsko Polskie pluje, kugły pomyj wylewa. No i taka jest sytuacja. I ci nadgorliwcy są najgorsi. To już nie mamy wojska. Przecież ja pamiętam, że w drugiej połowie lat... To już była właściwie armia, i aparat już był tak unarodowiony, że trzeba było zrobić cały przewrót i zniszczyć po prostu ten cały aparat, a PZPR rozwiązać. Ono już, jak moją książkę przeczytał Tymiński, który tam, przecież nie znał tu stosunków tak dobrze, bo siedział na zachodzie od 20 roku życia i tam się wychowywał, przeczytał moją książkę Wpływ totalnej wojny informacyjnej nadzieje PRL, on nie jest dostępny na portalu socjocybernetyka, jak wrzucicie, to nasi seminarzyści z Poznania prowadzą, to mówi, panie Józefie, to ja już widzę, że PZPR stała się tak polska, że wrogowie musieli zlikwidować. Ja mówię, dokładnie tak. Jak była antypolska, nikt nie myślał o jej likwidacji. Jak były siły zrównoważone,
też nikt nie myślał, bo wrogowie myśleli, że zachowają kontrolę. Myśmy już prawie im odebrali kontrolę, to zlikwidowano, sztabę wyprowadzić i się skończyła parada. A jakie były kulisy, to niedawno pan Siedlankowski, pani Waniek opowiadali, a pani Waniek powiedziała wprost w telewizji, słyszałem, niestety dali to późną nocą, że myśmy dlatego musieli zlikwidować PZPR, bo w PZPR-ze endeckie skrzydło było tak silne, ono cały czas było obecne i było tak silne, że mogło przejąć PZPR. Czy pani Waniek potwierdziła to, co ja pisałem i mówiłem, a jest to świadek, no dobrze zorientowany, bo ona była w tej grupie, która zlikwidowała PZPR, wyprowadziła sztandar i założyła, bo się najpierw nazywało SD, chyba RP, a teraz SSD, tak. To był spisek, to był z PZPR. Endeckim skrzydłem tam, nie podało nacisk nazwiska? Załuski. Siedem polskich grzechów głównych. Mówię o tym, co można publikacjami prześledzić. Bo jak ktoś nie publikował, to nie wiem, czy sobie życzy, żeby jego nazwisko wymienia. Mówię o tych przedstawicielach tego skrzydła, poza mną oczywiście, którzy publikowali. Zbigniew Załuski, siedem polskich grzechów głównych, inne publikacje. Dalej, Ryszard Gontarz. Materiały kapitalne Gontarza w tej chwili są na portalu Andrzeja Wrotki. Możecie zobaczyć. I publikacje Gontarza, on krótko tylko miał dostęp do mediów w 1968 roku, a później mu dali zakaz publikacji, który właśnie trwa do dzisiaj praktycznie. On jest autorem tej książki Rewolta Marcowa, ale to pod pseudonimem wydał, bo nikt by się nie odważył pod nazwiskiem tego wydać. Dalej, całe Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. To znaczy Grunwald nie był częścią PZPR-u, ale była w nim podstawowa organizacja partyjna, który pod koniec byłem pierwszym sekretarzem i to był punkt, główny punkt kontaktowy dla polskiego skrzydła w PZPR-ze. Ja miałem zaproszeń z prelekcjami do organizacji partyjnych, do wojska bardzo dużo. Też również było z MSW. A już z MSW to ja wchodziłem kuchennymi drzwiami, znaczy partyjnymi. Jak organizacja partyjna zrobiła zebranie partyjne, to już nie mogły władze MSW, Kiszczakowcy nie mogli zabronić, bo to już za krótkie mieli ręce. No i towarzysze z MSW też musieli słuchać, co mówiłem, a słuchali nawet chętnie tych wszystkich rzeczy. Notowali sobie, pytania zadawali bardzo rzeczowo, oni zresztą byli dobrze zorientowani w wielu sprawach. Jak ja im, słuchajcie, kiedyś zadałem pytanie na temat trockistów, miałem wykład i wpływów trockistowskich PRL-u z dokumentami przedwojenne, dokumenty, no i tam czytałem nazwiska trockistów aresztowanych lutym 1939 roku i zadałem pytanie, no proszę zgadnąć po nazwiskach. Odczytałem te nazwiska, a teraz mówię towarzysze, zgadnijcie, u którego była z tych cała technika organizacyjna, powielacz, materiały, bibuła. Od razu zgadli, u którego był. A to zadanie do samodzielnego rozwiązania, jak oni to mogli zgadnąć. Tylko odczytałem nazwiska. Może i adresy jeszcze z 1939 roku. Także dla nich nazwiska były nieznane, a od razu odgadli. Natychmiast. To zadanie do samodzielnego rozwiązania, repus. Towarzysze z resortu MSW na tym zebraniu partyjnym natychmiast. No to tłumaczyło, dlaczego tak w tej chwili się na nich psy wieszały, za dużo wiedzieli i to wszystkie. Jak było UB, w którym wiadomo kto trzymał pakiet kontrolny, to nie ujadano panie.
ASB, w którym pakiet kontrolny zaczęli tracić ci stalinowcy, no to to jest teraz uosobienie zła, nie stalinowskie UB. No dobrze, a teraz dalej jedziemy. W każdym razie fakt jest taki, że jak nie ma odpowiedniej infrastruktury nasyconej żelazem, to komputery nic nie pomogą. Mogą być tylko dekoracją w gabinecie pana ministra. Ja jeszcze przepraszam, ja pamiętam, że w drugiej połowie lat 80. Polska Rzeczpospolita Ludowa, bo tak to można określić, była krajem na świecie, gdzie przypadał największy procent komputerów na obywatela. Tak, to już nie wiedziałem. 88 czy 86? Ale właśnie z wykorzystaniem tych komputerów to już nie było tak dobrze. Przez aparat państwowy oczywiście. Ale już my mówię o prywatnych ludziach, już były tak dostępne, że... Jeśli Atari do tego uważa... Ja miałem wtedy komputer Commodore. No to wtedy takie były Commodore. Takie były. To raczej służyło jako zabawka. Ale to raczej właśnie służyło jako zabawka. Zabawek najwięcej. Tak jest. Moje dzieci tam bawiły się. Dragonfly, coś tam. Ale do pracy to ja jeszcze ciągle wtedy używałem mechanicznej maszyny do pisania. Więc teraz na czym skończyłem? Tak, dalej z nowego wiersza, to będzie cytat ze mnie, strona 462. Żelazo jest też wyjątkowo ściśle związane ze wzrostem potencjału militarnego poszczególnych państw. Nawias trzy kropki, zamknąć nawias, bo ja tu opuszczam pewne rzeczy. Poszczególnych państw. Jak naszych czołgicieli to później to poszczególne. Tak, tak. I teraz no trzy kropki i dalej piszemy. I teraz jest tak, po państw jest trzy kropki i... Jest kropka, nawias trzy kropki, zamknąć nawias i piszemy dalej. Znaczenie militarne żelaza w nawiasie stali wzrosło, zwłaszcza od rewolucji przemysłowej. No to jest oczywista sprawa. Wzrosło zwłaszcza od rewolucji przemysłowej. Przecinek. Po której nastąpił również przewrót w technice wojennej. Jedno z podstawowych cech tego przewrotu jest wielka żelazochłonność zbrojeń i w związku z tym ścisła zależność w związku z tym ścisła zależność
potencjału militarnego. Poszczególnych państw. Od ich produkcji stali. Od ich produkcji stali myślnik. Zarówno bieżące, jak i zakumulowanej. Właśnie to badanie zakumulowanej produkcji żelaza i stali, to jest mój pomysł. Okulowski badał bieżącą produkcję. Z nowej linijki to będzie dalej mój tekst, strona 462. Żelazo jako podstawowe tworzywo inwestycji. Żelazo jako podstawowe tworzywo inwestycji. Ma również bardzo ścisły związek z eksportem kapitału. Z eksportem kapitału. I słuchajcie, tu jest, tu dopiero wychodzi, jak strasznie zniszczono naszą gospodarkę. Proszę zobaczyć w roczniku statystycznym. Ja mogę proponować coś takiego. Wziąć rocznik statystyczny, wydawany przez Państwowy Główny Urząd Statystyczny. I ja mówię, to jest największy akt oskarżenia reżimu, który przez ostatnie 21 lat liberalno-wolnomularskiego, znaczy w sferze ideologicznej wolnomularskiego, w sferze gospodarczej neoliberalnego czy postliberalnego, różnie to nazywają. Ale oczywiście ideologia to było tylko opium dla ludu do tłumaczenia mas, a w rzeczywistości była twarda dywersja. Niszczono wszystkie elementy potęgotwórcze Polski. Dokładnie. Proszę spojrzeć, jak zmalała produkcja stali. Huta Warszawa jest zamknięta, tam nic nie wie. W ogóle zniszczona tam. Tylko na rocznicy produkują. Czy tam byłem? Ruina totalnie. Stoi wszystko? Nic nie produkują? Nic, no zamiast biura. Jest prywatne, kupione i zostawione do skali. Tak jest. Wspomniarze. Przecież były, to były wrogie przejęcia. Po to kupowano, żeby zniszczyć konkurencję dla zagranicznych firm. Pierwszy taki przypadek to dotarł do nas jako była akcja wyborcza partii X w 1991 roku. W Łodzi i Łódź też zrujnowano, to na eksport szły różne wyroby. Bistona Roltex, włoski kapitał, przejął i zniszczył, bo to była konkurencja dla włoskich. A jeszcze o tych zakładach były drogi w 1987 roku podczas czwartej, no. Podczas trzeciej pielgrzymki. To teraz opowiadał na a co to wolnomularzy obchodzi? No, nawet jeszcze, to jeszcze ich jeszcze podnieca, żeby zniszczyć taki zakład. I słuchajcie, z tej stali produkowano statki nasze, które szły na eksport. Stocznie zniszczono całkowicie. I tu nie ma, jeśli chodzi o tych naszych władców po 1989 roku, nie ma żadnej gruszy bez winy z tych, co sprawowali władzę realną. Absolutnie. Wszyscy są tu umoczeni. To można wykazać na faktach. Szczami od brudu. Dalej, słuchajcie, wojsko. No wojsko to jest też element oddziaływania. Ciekawą rzecz. W skali międzynarodowej. Przecież na początku myśmy mieli ponad 400 tysięcy wojska.
wojsko, które nakręcało też koniunkturę, bo przecież było zapotrzebowanie na produkcję budowlaną dla nich, na produkcję zbrojeniową, instytuty naukowe, produkcję żywności, instytuty, przecież ile było szkół wojskowych. W tej chwili mamy 100 tysięcy, niecałe, prawda? Już tylko wojsko zawodowe, nadające się wyłącznie właściwie do policyjnych akcji neokolonialnych, nazwijmy to po imieniu. I tylko te nieliczne elementy wojska, które do tego służą, są jakoś doinwestowane. Tak poderwano prestiż wojsku, że w tej chwili, słuchajcie, no, chciano zrobić te narodowe siły rezerwowe. Bardzo ładna nazwa, prawie jak NSZ, NSR. I słuchajcie, miało być tego w tym roku 20 tysięcy. Ale w sytuacji, kiedy jest bezrobocie, ledwie 5 tysięcy się znalazło chętnych. To czytałem w Rzeczpospolitej niedawno. Proszę was, no powiedzmy sobie szczerze, wojsko jest zawodowe, ale rezerw nie ma praktycznie. Jak nie ma rezerw, to wojsko do walki się nie nadaje, bo zostanie zużyte w jednym cyklu, jak to się mówi w języku ekonomistów. No, przeczytałem wczoraj w gazecie, i to nie jakiejś tam rewolwerówce, tylko w Rzeczpospolitej, dlaczego zginął ten nasz geolog. Tak, tak. Pamiętacie tę sprawę? Ja czytam, w Rzeczpospolitej, to nie jest jakaś gazeta angażująca się nachalnie w jakieś rozgrywki aktualne, no jeszcze można powiedzieć w miarę poważna. No okazuje się, że ponieważ była wtedy weryfikacja w służbie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, i było w związku z tym, przyszedł na wywiad, przyszedł taki pan, który tam podano zresztą w gazecie jego życiorys, już to nazwisko zapomniałem, nie siostry, taki był więcej. Jak ktoś chce, to może sobie we wczorajszej rzepie znaleźć jego nazwisko. Taki, co w ogóle z wojskiem nie miał wiele wspólnego, zwłaszcza ze służbami specjalnymi, ale przyszedł do łoku, to był ten nabór tych chłopyszków tam z tych różnych tam wydówek solidarnościowych, i on robił w łopie całą karierę i przeniesiony na szefa tych wojskowych służb. No i on wydał zakaz działania tych niezweryfikowanych oficerów. To zresztą prawdopodobnie zgodnie z przepisami prawnymi, które obowiązywały. Nikt mu tu nie zarzucił w gazecie złamania prawa. No to zawieszli. Wobec tego przez 2 miesiące nasz wywiad tam nie działał w ogóle. Miał zakazane. No bo to wszystko byli z WSI ludzie, jeszcze nie zweryfikowani. Jeszcze ja się dowiaduję z tej gazety, że do dziś jeszcze wielu z nich nie zostało zweryfikowanych i wisi tak w zawieszeniu. Później jak już uruchomiono, bo rozstrzygnięto ten problem, uruchomiono już te służby, ale to już było za późno, bo uruchomienia służb ten inżynier nie doczekał, można powiedzieć. No ale chyba sam był ze służb. Ten inżynier, no, to nie był żaden inżynier, tylko agent służb. No to jeszcze gorzej. To jeszcze może, ale nie, tego nie pisali, więc ja już nie chcę aż tak oskarżać. Tylko mówię Renata Lefero. Ale podobno to, ale tak. Został namierzony i tyle, i go zdjęli. No. Ale skąd kolega wie, że to był agent? No, trzymali go długo. Nie, no przepraszam. Ale, a co tu jest seminarium naukowe. Ale co on tam robi? Plotki. No i szukał. Nie, przepraszam, ale czy wszyscy nasi pracownicy działający za granicą
To są... No oczywiście, że tak. No nie, no to już jest... To już tak jak są ludzie, co wszędzie pijak widzi wszędzie białe myszki, to są tacy, jak on, co wszędzie agenci. No to jak jedzie agent? Delirium agentis. Nie, ale... Nie, przepraszam. Jeżeli twierdzimy, że był to agent, to trzeba podać, stąd my to wiemy. Ale po pierwsze nie agent, tylko to osobiste źródło informacji, dane z WPR. Może to tak, bo trochę agentów to tam jest na świecie. Ale agent czy oficer ma oparcie? Agent to jest obcego wywiadu, tak. Naszego wywiadu nie jest. Poza tym nawet obcy wywiad też ma tam kilku tych swoich agentów, a reszta to są nieagentów. To są wszystko spekulacje wyssane z palca, a ja proponuję, żebyśmy na seminarium naukowym nie zachowywali się jak u cioci Pawci na imieninach na kanapie. Dobre. Tylko jeżeli coś twierdzimy, to trzeba powiedzieć, na jakiej podstawie. Po co on tam pojechał? Czy pojechał w celach turystycznych? W celach badawczych. Badawczych, co on tam? My mamy bardzo dobry personel geologiczny. Od lat, to jeszcze w czasach. Co on tam byli, tam badał na zlecenie tam pakistańskich. Firmy, nie. Jakie firmy? Polskie. Polska firma tam miała jakieś badania geologiczne. To w Polsce jest. Zlecone przez kogo? Przez Pakistańczyków? Tak. Dobra, to jest ściema na przykład. Ja tych szczegółów tego nie znam, ale wiem z czasów, kiedy jeszcze studiowałem na Politechnice i mieliśmy przedmiot geologia inżynierska. Robiłem z tego projekty. Geologiczne. I wiem, że wtedy nasi geologowie, nasze przedsiębiorstwa geologiczne były wynajmowane i robiły, to był eksport po prostu. No, tak, wtedy to mamy też dobre służby geologiczne. Jako fachowcy rzeczywiście do Afryki czy gdzieś tam przyjeżdżali fachowcy. Ale I nadal jeszcze nie wszystko to zostało zniszczone. Znaczy nie wiemy, tak, nie ma co dyskutować. Ale nie schodźmy na poczystę, tam nie pojechałby żadne prace geologiczne robić. Tylko to było przykrycie, ale to jest hipoteza. To jest hipoteza. Ale no co on robił? No, nic nie robił. Pracował. No gdzie pracował? Istnieją jeszcze w Polsce. Istnieją jeszcze. Czy nie wiadomo, bo po prostu nie znasz. Dla porządku. Istnieją jeszcze w Polsce firmy geologiczne. Nie zniszczono ich do końca, które pracują na zlecenia krajowe i zagraniczne. Mogę, no nie mam w tej chwili tu adresu, ale mogę dostarczyć te adresy, jako że akurat w piątek jadę na zjazd absolwentów Wydziału Budownictwa Przemysłowego Politechniki Śląskiej, z kolegami się spotkam i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę źródłowych informacji dostarczyć, że jeszcze nie wszystkie zniszczono. No nie zakładajmy, że już naszej gospodarki w ogóle nie ma. Przedsiębiorstwa geologiczne jeszcze działają i są wynajmowane przez zagraniczny kapitał. Nie tylko do badań w Polsce, ale i za granicą. Więc no, jeżeli nie mamy podstaw do tego, żeby twierdzić, że to był jakiś oficer wywiadu czy agent wywiadu, to nie twierdzimy. No pewnie, że takich informacji nie może mieć. Gdyby natomiast, dlaczego mnie nie twierdzi? To pewnie, że na to byłoby to nie mogę. Bo byłoby to jeszcze większe oskarżenie naszych służb wywiadu wojskowego niż to, co w rzepie. Tak jak agenta, a nie jak ideologa. No. Nie, to jest rytualne. Przewidziane prawem szanowni. Ale nie ścili go jako turysty. Wszyscy białzy, którzy prowadzą wojnę neokolonialną. Talibowie namierzyli, wykryli jego działalność. No. I może dlatego został rytualnie ścięty. Takie jest prawo szariatu, ale to się ścina nie tylko agentów. No dobra. Jakby drogi kuzyn na przykład do... To mnie wyprosili stamtąd prawdopodobnie. Do, dajmy na to, takiego państwa, gdzie działa prawo szariatu i miał ze sobą Pismo Święte, to jako agenta krzyżowców zostałby ścięty. Bo są takie kraje muzułmańskie, gdzie nie wolno nawet posiadać Pisma Świętego. Każdy, kto ma Pismo Święte, jest traktowany jako agent białorów krzyżowców. A jaki mówi się, że tam jest agresja Żydów i krzyżowców. No taka jest nomenklatura ta. A jakim prawem został zastrzelony i Bladin?
No właśnie. No prawe. Szariatu? Nie, turańskie. To jest cywilizacja turańska. Ameryka się w tej chwili turanizuje w błyskawicznym tempie. Tak, tak działało Imperium Mongolskie, tak działało za czasów Chingischana, Tamerlana. To jest, będą mieć wojny, to się rozpadło. Ale to zgodnie z ideologią i religią właściwie w tej chwili amerykańską ze stołu. Bo nowa religia powstała. Nie, muzułmanie działają zgodnie z swoją religią muzułmańską. Amerykanie własną religię do tego, że zabijać terrorystów. No. Nie, no, terroryzm jest nową religią. To jest terroryzm. Amerykanie się turanizują, a Turańcy nie potrzebują religijnego uzasadnienia do zabijania. To jest po prostu turańska cywilizacja, jaką określił świetnie Kurowski, to jest bandytyzm podniesiony do rangi oficjalnej polityki państwowej. A bandyta nie potrzebuje religii. Znaczy, no może ją mieć, ale nie do uzasadniania swoich działań zawodowych, że tak powiem. No dobrze. Terrorystów to reakcja biedna na ten bandytyzm. Jeszcze jest taka realizowanie przez Amerykanów. Ktoś by mógł powiedzieć, że to jest koniec cywilizacji białego człowieka. No, jak to co się zdarzyło? Czarna masz pana żydowskim sznurku. Ale ja mam jest regulator, więc. To właśnie my po to tu będziemy robić te analizy. Żebyśmy mogli wyciągać precyzyjne wnioski na podstawie dowodów opartych na ogólnodostępnych danych statystycznych. Niepotrzebne nam są żadne tajne materiały do tego i żebyśmy nie musieli szukać uzasadnień typu biologistycznego czy jakichkolwiek innych jednostronnych teorii rozwoju społecznego. A jeszcze ja mam taką jedną uwagę na temat tego inżyniera, że z tego co się orientuje, talibowie, którzy go otrzymali, się zastanawiali, dlaczego nikt nie reaguje, tylko dziennikarze się nimi interesują. W końcu gościeli, bo... To można by tak określić. Nikt się nie interesuje, tylko nie liczyli, że ktoś... Że wymienią agenta jednego na drugiego. Odzyskają. Ale to świadczy, może nie był agentem, jeżeli by chciał wymienić. A z kolei muzułmanie mają te wojny, jak idą protestanci czy katolicy, jako amerykańscy żołnierze sterowani przez masonerię i tak dalej, to skutek jest taki, że muzułmańskie społeczeństwo zaczynają myśleć, że to jest agresja Żydów i krzyżowców. Tylko, że po prostu to... No tak, a może to jest nawet po to robione, żeby... No tak są wrabiani. Z muzułmanami, żeby napuścić muzułmanów na chrześcijan i odwrotnie. No to żeby inny na tym skorzystać. Trzeba Arabów cybernetyki uczyć. Żeby zrozumieli, co było. Się rozmnażają. Bo się zrozumieją, to się... Ale ostatnio to z tymi rewolucjami się dali tak, że pojadą po... Kochani, skąd się biorą te rewolucje, będziemy starali się wydedukować na podstawie danych. Ale to znaczy, że młode pokolenie Arabów jest w ogóle nieodporne na liberalno... A jak to pokolenie młode jest odporne na propagandę? No i dlatego trzeba ich też materialnie atakować. Ja to sobie nie zapiszę w kominie, to co pan powiedział teraz. A to jest stwierdzenie faktu. To jest arabskie, nasze. Jest... Dobrze, teraz dalej. Nasze jest łatwo w podatku na zapadanie. Gdyby nie to, to z uwagami by nam samolotnią. Na to skończyliśmy. Związek z eksportem. Związek z według Kurowskiego... To jest ciąg dalszy, tak? Tak. Nie, kolejny wykład. Nie, tak. Ale co od nowego akapitu? Nowy akapit. Nowy akapit. Ja tu streszczam, więc to nie będzie dokładny cytat z Kurowskiego, ani ze mną. Według Kurowskiego... Według Kurowskiego, żelazo pełni funkcję potęgotwórczą. Żelazo pełni funkcję potęgotwórczą w procesie wzrostu siły.
procesie wzrostu siły polityczno-militarnej poszczególnych państw. Do widzenia. Do widzenia. Polityczno-militarne poszczególnych państw. I tu by otworzyć cudzysłów. Produkcja żelaza jest na tyle jednorodna, przecinek, że jest w pełni przeliczalna statystycznie. A jednocześnie żelazo należy do tych nielicznych produktów, których produkcja jest notowana w statystykach od przeszło 200 lat. No nie, teraz by już należało powiedzieć od przeszło 300 lat. Dobierzemy od 300. Od 300, tak, tak. No Kurowski pisał od 200, ale jest notowana. Produkcja jest notowana w statystykach od przeszło, no on pisał przeszło 200 lat. A może być przeszło 300, to jest przeszło 200. Od około 300 lat. Tak więc żelazo, w nawiasie stal, odpowiada wszystkim warunkom, które spełniać powinien produkt symptom, no, w skrócie, o który nam chodzi. Po prostu taki, który służy do mierzenia tej mocy energii swobodnej zużywanej do sterowania międzynarodowego. No i proszę sobie teraz jeszcze zanotować z nowej linijki. W dalszych rozważaniach, to już nie jest cytat, będę trochę to zmieniał. W dalszych rozważaniach roczną produkcję żelaza w nawiasie stali będziemy używać jako miernik mocy swobodnej państw. Zaś sumy tych produkcji w odpowiednich okresach w nawiasie na przykład od początku XVIII wieku dla niektórych państw to będzie zamknąć nawias
jako miernik energii swobodnej. Która może być użyta w międzynarodowych procesach sterowniczych. Kropka. Przyjmiemy przy tym upraszczające założenie, Upraszczające założenie, że ta moc i ta energia są wprost proporcjonalne do produkcji żelaza w nawiasie stali. Że ta moc i energia są wprost proporcjonalne do produkcji żelaza w nawiasie stali we wszystkich rozpatrywanych państwach. Przecinek. Przy czym współczynnik proporcjonalności jest tu wszystkich taki sam. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale proszę zauważyć, że my tu nie musimy wyznaczać tego współczynnika proporcjonalności. Bo jak będziemy badać stosunki, to on się nam uprości. To jest potęga analiz cybernetycznych, tak jak przy twierdzeniach o sprzężeniach zwrotnych, jest iloczyn reaktywności, niezależnie od tego, jaki wymiar fizykalny mają reakcje, to zawsze iloczyn reaktywności będzie liczbą bezwymiarową. I tu stosunek też będzie liczbą bezwymiarową, ten współczynnik proporcjonalności się nam uprości, jak zobaczymy. Dalej piszemy. Założenie to ma charakter przybliżony. Od nowego czy ciągle? Ciągle. Założenie to ma charakter przybliżony. Przy czym w odpowiednio długich okresach czasu. I dla dużych państw. I dla dużych państw prowadzących samodzielną politykę. Ma ono uzasadnienie. Średnik. Gdyby bowiem jakieś odpowiednio silne i samodzielne państwo. Zaczął przeznaczać większy od innych procent stali. Na
a cele związane ze sterowaniem międzynarodowym. Czyli przekształcać, przetwarzać, tak? Przeznaczać. Zaczęło przeznaczać. Większy od innych procent stali na cele związane ze sterowaniem międzynarodowym. Przecinek. Wówczas po odpowiednim czasie. Na cele związane ze sterowaniem międzynarodowym. Bo wtedy by się ten współczynnik zmienił. Oczywiście. Wówczas po pewnym czasie, tak? Wówczas po pewnym czasie na zasadzie reakcji. Na zasadzie reakcji zmusiłoby również inne państwa do zwiększenia tego procentu. Znowu średnik. Gdyby zaś odpowiednio długo przeznaczało na sterowanie międzynarodowe mniejszy od innych procent stali, mniejszy od innych procent stali, zaczęło przeznaczać na sterowanie międzynarodowe mniejszy od innych procent stali, przecinek, ryzykowałby utratę samodzielności. A to zresztą u nas się w tej chwili dzieje. Ewidentnie. Natomiast ten stal sprowadzany z Niemiec. No właśnie, właśnie, tak, tak, właśnie to. Dlatego ja to dyktuję. Żebyście nie myśleli, że to tylko abstrakcyjne rozważania. To są, my nie jesteśmy samodzielni państwem. Nie, ale kochani, cała propaganda mówi tak, że PRL to była kolonia sowiecka, pod zaborem, nie, nic nie miała samodzielności, a teraz mamy wolność, suwerenność. To było dokładnie odwrotnie, wyjąwszy okres stalinowski oczywiście, ale od 1956 roku trwał systematyczny proces zwiększania stopnia samodzielności Polski w stosunku do otoczenia. A przez ostatnie 22 już w tej chwili lata trwa proces odwrotny, coraz większego uzależniania nas. I proszę was, dam wam przykład taki, no może nawet się wydać szokujący. PZPR. KPP kiedyś należało, poprzedniczka PZPR-u należała do Kominternu. Tam była dyscyplina, sterowanie z Moskwy na komendę i koniec. PZPR należał do Kominformu, Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych. Też sterowano przez Moskwę. Ale w 1956 roku Kominform zlikwidowano, nie utworzono w to miejsce niczego i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza formalnie nie podlegała żadnej władzy międzynarodowej. Absolutnie. Polska jako państwo była uzależniona od Układu Warszawskiego i od Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Przy czym Układ Warszawski nie posunął się nigdy do tego, żeby no, sowieckie wojny kolonialne brać naszych żołnierzy. A my też ZSRR prowadził wojnę kolonialną w Afganistanie, w tym samym Afganistanie. Nigdy nie posunęli się do tego, nawet nie próbowali, żeby naszych żołnierzy tam brać. Bo Polska już miała taką suwerenność, że mogła odmówić.
i to by poderwało prestiż Moskwy. Więc oni woleli nawet nie prosić. Ale największy procent niezależności od centrali w Moskwie miała Rumunia, ile się nie mylę. Tak. Nawet nie było w ogóle garnizonu. Oczywiście, tak. Zgadza się. Też to był kraj. I dlatego go zabili. Należący do RWPG i do Układu Warszawskiego. Dalej słuchajcie, RWPG nie było tak krępujące suwerenności jak Unia Europejska. Mowy nie było nawet w czasach stalinowskich, żeby na budowę autostrady koło powiatowego miasta Kaugustów trzeba było zezwolenia Moskwy. Moskwa się w takie rzeczy nie mieszcza. Gdzie tam będzie obwodnica koło powiatowego miasta? To było już w suwerennej gestii nawet za czasów Bieruta. Bierut nie musiał pytać w Moskwie, czy go wolno tam wybudować drogę. Natomiast to uzależnienie od RWPG i od Układu Warszawskiego malało coraz bardziej i w końcu już było tylko symboliczne, także Moskwa postanowiła ten interes zlikwidować, bo uważała, że to się nie opłaca. Jakby kontrolowała, to by nie likwidowała. Natomiast w tej chwili zaczynaliśmy od przynajmniej formalnej, pełnej suwerenności, początek lat 90., ale postępuje konsekwentny proces coraz większego uzależniania nas od Unii Europejskiej, a to każe nam ginąć na sopkach Afganistanu, jak za cara szli nasi żołnierze, ginąć na sopkach Mandżurii. I z tego rewolucja wybuchła przecież w Rosji, bo ani ruskie soldaty się do tego nie paliły, a jeszcze mniej się palili nasi. Nawet procesy się szykują tym, którzy odmówili tam udziału w misji. Tak, więc słuchajcie, takie są realia. Natomiast jeśli chodzi o zależność formalno-polityczną, to od rozwiązania Kominformu PZPR nie podlegała żadnej władzy zagranicznej. Absolutnie. O czym się dziś nie mówi, bo to jest niewygodne. I dlatego w PZPR-ze mogła powstawać polska frakcja, coraz silniejsza. Po 1968 roku no to ona już burzliwie szła do przodu, chociaż się antypolska frakcja ciągle silna hamowała. No i w końcu odgórnie ta antypolska frakcja tylko przechwyciła sam czubek i zlikwidowała frakcję. Pani Waniek przyznała. Musieliśmy zlikwidować PZPR, bo już to endeckie skrzydło było za silne. Ono było cały czas, mówi pani Waniek, a już pod koniec było za silne. No rzeczywiście, powiem szczerze, że myśmy już chcieli przejąć władzę nad PZPR-em po prostu i byliśmy o krok od tego. No to już wróg załatwił to na najwyższym szczeblu i zlikwidował cały biznes. I teraz się pluje na PZPR, czy nie na KPP. Nie na PPM, tylko właśnie na PZPR. No dobrze, ale teraz dalej. Wracamy do naszego głównego nurtu. Jeszcze mamy czas. Do samodzielności. Możliwe ryzykowałby utratę samodzielności, do czego w tej chwili zmierzamy. Już dużośmy utracili tej samodzielności i dalej idziemy w tym kierunku. Dlaczego ja te rzeczy tak dokładnie dyktuję? To powiem dla tych Państwa, co są pierwszy raz. Otóż my tu szkolimy nie tylko, żeby zaspokoić ciekawość, tylko ludzie, którzy ukończą te nasze studia, my żadnych nie wydajemy dyplomów, nie egzaminów nie urządzamy. Egzaminy to będziecie zdawać w realu, zakładając blogi, dyskutując z ludźmi, ale tą wiedzę trzeba przekazywać dalej. Bo na żadnej polskiej uczelni tej wiedzy się nie przekazuje, na polskich uczelniach się przekazuje głównie wiedzę bez żadnej wartości sterowniczej. To znaczy bez wartości w procesach sterowania społecznego, a to sobie wszyscy zdajemy sprawę, że ta wiedza ma fundamentalną wartość sterowniczą, strategiczną, ale od tej wiedzy polski inteligent, czy polskie elity, czy pseudoelity, jak kto woli, muszą być odizolowane. Bo bez tych
informacje, one nie potrafią prowadzić własnej strategii, są na łasce. I nie łasce zagranicy, a zagraniczne elity te sprawy znają najbardziej. Więc proszę Was, do następnych zajęciach ja pokażę Wam, jak ująć te sprawy w formie wzoru. Na razie zrobili sobie taką analizę metodologiczno-jakościową. To o 9 zawsze kończymy, ja także już dyktowanie skończyłem, ale jeszcze mówię. Na następnych pokażę najpierw wzory, do których będziemy wstawiać dane ze statystyki produkcji żelaza od początku XVIII wieku i stali dla późniejszego okresu. Wydedukujemy, przy jakich stosunkach tych skumulowanych potencjałów niebieżących produkcji, co notorycznie porównują ekonomiści wszyscy, to widzicie PKB, ja już pomijam, że to PKB nie jest dobrym miernikiem, ale nawet gdyby było dobrym, to tylko mierzy nam aktualną. Opium dla mas. No nie, dla elity, to jest opium dla elity, no mas to niewiele obchodzi, a elity się tym tubani. Natomiast gdyby to nawet był bardzo dobry miernik, to tylko mierzy aktualny stan. Natomiast my będziemy badali wpływ całej historii. Od początku XVIII wieku, no powiedzmy, w którym to się dokonała rewolucja przemysłowa, i wydedukujemy, przy jakich stosunkach tych skumulowanych energii swobodnych powinny, muszą wybuchać konflikty międzynarodowe. To jakiego rodzaju? Albo wojny, albo zmiany sojuszów, które mogą przyspieszyć wojnę albo jej zapobiec, albo wreszcie jedna ze stron wywołuje rewolucję od drugiej strony, a do tego służy ideologia jako opium dla ludzi. No na przykład zobaczymy, dokładnie z tych statystyk wyjdzie nam, że za wielką rewolucją francuską musiały stać agentury brytyjskie. To nam wyjdzie z obliczeń. A te agentury nazywały się, no, funkcje tych agentur na poziomie, powiedzmy, ideologicznym spełniała ideologia liberalno-wolnomularska i loże wolnomularskie, które, powiedzmy... Do których występowała masowo francuska arystokracja. Elita, tak jest. No, jak się chce robić rewolucję, to trzeba elitę zdemoralizować. Podburzanie mas, to... Widzicie, rozumiecie, to się śmieli z tego. Lepiej to był taki wariat, co buntował proletariat. Nic by nie zrobił, to tak byśmy wtedy mówili. Słuchajcie, nic by ten Lenin nie zrobił, gdyby go wywiad niemiecki nie przepuścił, nie wyposażył w pieniądze i wszystkie agentury niemieckie poparły Lenina i bolszewików. Ale nie tylko niemieckie, bo również niektóre amerykańskie jeszcze. Dochodziło do takich numerów, że bolszewicy w pierwszych miesiącach swoich rządów, jak już Niemcy z Kaisera Wilhelma II von Hohenzollerna założyli placówki dyplomatyczne w Rosji, że Lenin publicznie, towarzysz Lenin, życzył zdrowia jego cesarskiej wysokości, Kaiserowi Wilhelmowi. I to jeszcze tak bardzo czołowitnie. Tak. Wiadomo było, kto jest suwerenem, a kto jest wasalem. Więc proszę Was, to jest, wyjdzie tam, i analogiczne sytuacje. I ci niby Łotysze, którzy pomagali przy rewolucji październikowej, to mogli być najemnicy niemieccy. Niemieccy. Po przybieraniu rosyjskie mundury. No mogli być. Akurat o tych Łotyszach w tym kontekście nie mam żadnych danych. Natomiast są dane, że bunt marynarzy Kronstadtu, a to była elita bolszewicka. A to już było później, że Niemcy przegrały. W 21 roku, to już Kaiserland padł, ale marynarze
ideowi bolszewicy zobaczyli, co się z rewolucji zrobiło, powiedzieli, o takę rewolucję walczyli i zrobili bunt w Kronstadzie. Władza bolszewicka nie mogła sobie dać rady, bo to były fałszywki zaprawione w wojnie. No i wtedy niemieckie oddziały pomogły, również frontowczyków niemieckich. I niemieckie oddziały stłumiły ten bunt marynarzy w Kronstadcie. A wkrótce potem był podpisany pakt między jeszcze ludowym, jeszcze Trockim, jako ludowym komisarzem spraw wojennych i generałem von Sechtem, szefem Reichswehry. No właściwie to było przymierze, skierowane przede wszystkim przeciwko Polsce jako temu. Jak to później... Czy potworek? Ściśle był źle przetłumaczono. Pokraczny płód wersalską od Gamora. Jurodive ditiszcze wersalską od Gamora. To nie znaczy ściśle Benkart, to nas to źle przetłumaczyli. Tylko takie jakiś potworny, pokraczny płód wersalskiego traktatu. No więc tak to, proszę was, wygląda. I później pokażę wam, z tych obliczeń wyjdą nam wszystkie konflikty. Gdybyśmy nie znali żadnych faktów historycznych, to byśmy na podstawie tych obliczeń mogli powiedzieć, kiedy one musiały być. Dobra, Tak. Oczywiście, no dobrze, ale ja was chcę nauczyć metody. I tą wiedzę, którą my tu zdobywamy, a dlatego skoro dyktuję, żebyście byli w stanie przekazywać dalej, bo w ten sposób się formuje elitę. Bo tak jak te partie obecne robią, tylko skrzykują pospolite ruszenie, nieprzeszkolone i to jest taka magma. No gdzieś tam władze mogą nawet zdobyć, ale nigdy nie utrzymają. I pójdą zawsze pod strychulec zagraniczny. Poza tym dzisiaj władza państwowa to jest mały procent decyzyjności.